Cześć, witajcie! Witam Was w kolejnym odcinku z gry World of Tanks. Tym razem materiał o kolejnej dziesiątce. No, przyszła pora też po około roku od jego zrobienia na nagranie materiału. Znaczy w ogóle zacząłem grać tym TEDekiem. Pora nagrać o nim materiał i szczerze mówiąc, no, już jak sobie zrobiłem lepszą troszkę załogę, grając na Esterfale, czyli tutaj zaczął się... Nawet nie zaczął się, tylko powoli kończy się czwarty perk. To naprawdę doceniłem tę maszynę. Dobrze mi się nią gra. Przed wami jest TRV-103B, czyli szwedzka dycha, jeśli chodzi o te deki. Dla mnie obecnie jeden z ciekawszych TEDeków w tej grze. Myślę, że jeden z najlepszych TEDeków też w tej grze. Dlaczego? Ze względu na kilka cech. Pierwsza rzecz, jeżeli ustawicie się do tego trybu snajperskiego, możecie korzystać z lornety, z siaty, nawet jeżeli ruszacie się na lewo-prawo. Dzięki temu macie genialny kamuflaż, a jeżeli jeszcze się ustawicie w krzaku, no to naprawdę wyspotować dobrze ustawionego STRV-a jest bardzo trudno. Do tego dzięki temu, że macie lornetkę, jesteście w stanie spotować sobie sami, a często też nawet dla drużyny, jeżeli macie dobrą miejscówkę. No i oczywiście dosyłacz, dzięki któremu skracacie czas przeładowania, który i tak jest bardzo dobry. Oczywiście alfa nie jest duża jak na TDK, zwłaszcza na 10 tierze, bo dysponujecie tutaj uderzeniem na strzał wynoszącym tylko 390. Oczywiście czas celowania 3 sekundy, rozrzut 0,3 to są wartości podane nie dla tego trybu, kiedy jesteśmy w trybie oblężniczym, strzelniczym, jakkolwiek to się nazywa. Wtedy to działo skupia bardzo szybko i jest bardzo celne. A do tego ma genialną penetrację 308 na pocisku zwykłym, a 350 na goldzie. Naprawdę bardzo, bardzo morderczą siłą jest dobrze ustawiony STRV. Oczywiście, ponieważ jest to TEDek bazujący na kamuflażu, no to jest niejako zależny od mapy, ale ma przód, który dinga działa małych kalibrów. Do tego o, ten tutaj płotek zrobiony powoduje, że pociski kumulacyjne oczywiście się na tym zatrzymują. Działa tak jak pancerz warstwowy, a wszystkie pociski typu HESH wysyłane w waszym kierunku również przez to zadają, czy tam HEKI, jeżeli strzela w was typ 5, jeżeli trafią tylko tutaj, no niejako, znaczy no, po prostu zadają mniejsze uszkodzenia. Gorzej, jeżeli dostaniecie tu, no to wtedy już jest niefajnie. Oczywiście też problemem jest, jeżeli ktoś ma dużo większy kaliber, bo wtedy łatwo was przebić, ale jeżeli ktoś dysponuje mniejszym kalibrem, to przodu z daleka może mieć ciężko przebić, ale musicie bardzo uważać, żeby nie pokazywać boków, bo w boki chodzi bez problemu. Pojazd do tego dysponuje dobrą mobilnością, co umożliwia mu uciekanie wtedy, kiedy trzeba, ewentualnie jechanie za linią frontu. Oczywiście rozstawianie się powoduje, że czasami, jeżeli nasza drużyna jest zbyt dobra, no utrudnia nam to robienie uszkodzeń. Dlatego ten TEDek, jak zresztą każdy TEDek z tej linii od momentu, kiedy się rozstawia, preferuje jednak bitwy, w których to wasza drużyna troszeczkę przegrywa, przeciwnik zaczyna na was wyjeżdżać, a wy korzystając z dobrej miejscówki po prostu go mordujecie i wtedy robicie bardzo, bardzo dobry wynik. Bardzo lubię nim grać, jest to teraz jeden z przyjemniejszych pojazdów dla mnie i do tego też fajne jest to połączenie, że jednym z przyjemniejszych pojazdów do zarabiania kredytów jest jego premiowy odpowiednik na 8 tierze, dzięki czemu mogę sobie szkolić tę załogę. Ode mnie wielki plus dla tego TDK, dużo czasu musiało minąć i aż go doceniłem od momentu jego zrobienia. Przede wszystkim no, musiał też wejść nowy matchmaking, musiały się jednak te wiele przez ten rok wydarzyć, tak, te losowania się mocno pozmieniały, gra też się zmieniła, granie na dychach jest zresztą tak samo jak na innych tierach, często mocno patologiczne, a mimo wszystko, nawet jeżeli mamy takie drużyny, które szybko się składają, to dzięki dobrej miejscówce, dobremu ustawieniu i dobremu DPM-owi, to gdzieś tam, nawet jeżeli bitwa jest beznadziejna, to często możemy sobie chociaż nastrzelać taki wynik, żeby być z siebie zadowolonym, że coś udało się postrzelać, co na przykład na TEDekach bazujących na potężnej alfie, ale słabej celności i długim czasie przeładowania w bitwach takich wolnych, znaczy w szybkich bitwach, w wolnych TEDekach już się nie sprawdza. Teraz zapraszam Was do bitewki. Załoga oczywiście czwarty, perk 86%, kamobija, żaruwa,
naprawa. To są takie perki, które gdzieś tutaj daję. Tutaj też dałem strzał z biodra, żeby ten celownik był niby jeszcze mniejszy, ale to jest i tak bardzo, bardzo mały celownik. Jeżeli jesteście w trybie tym oblężniczym, więc ten perk możecie sobie zdecydowanie pominąć, jeżeli macie ochotę na coś innego. No i oczywiście dałem też bezpieczne magazynowanie. Jak zauważyliście, zapewne jeżdżę z racjami bojowymi, chociaż ten pojazd potrafi się zapalić, zwłaszcza jeżeli przyjmie strzał z jakiegoś wielkiego kalibru, więc musicie mieć tego świadomość, ale na ogół stoicie gdzieś z tyłu i staracie się tych strzałów unikać. Więc no, tutaj już od Was zależy, czy będziecie jeździć z racjami bojowymi. Ja szczerze mówiąc polecam, bo jednak to mocno też poprawia i czas przeładowania, i inne parametry tego pojazdu. Zapraszam do bitwy. Bitwa odbyła się na mapie Tundra, czyli niezbyt dobrej mapie dla TD-ków. Plus taki, że nie ma artylerii, mamy tutaj same dziesiątki. Bitwy na Esterfale zazwyczaj mają to do siebie, że są dość nudne do oglądania, no bo nie ma co się dziwić. Na ogół zajmujemy jakiś krzak, rozstawiamy się i stoimy w jednym miejscu tłukąc przeciwników. Dlatego też bardzo często wyniki, które od Was otrzymywałem na Esterfale, naprawdę były bardzo, bardzo dobre. Wręcz no, kozackie, bo bitwy na Esterfale oscylujące w granicach 10 tysięcy uszkodzeń to jakiś czas się na maile przewijają, ale niestety nieczęsto jednak chcę takie bitewki brać z prostych powodów. Po prostu tego się dość ciężko ogląda, bo w większości stoimy w jednym krzaku. Ja bym musiał cały czas pitolić i pitolić i pitolić o jakich rzeczach, tak jak to robię teraz. Jeżeli bitwa faktycznie gdzieś tam jest jakiś potężny wyciąg, czy epicki wynik, nie wiem, medali, no to wtedy można by się zastanowić, ale zdarzają się bitwy, które mają bardzo, bardzo dobry wynik uszkodzeń, ale nawet nie ma na nich masterki. Nie ma masterki ze względu na to, że no jednak wtedy stojąc z tyłu, tym expem często musimy się dzielić z sojusznikami, więc nie zdobywamy go zbyt wiele. Bitwa ta, którą tutaj Wam pokazuję, to też nie jest bitwa na asa pancernego. M-ki mi się jeszcze nie udało na tym TD-ku zrobić. Jeżeli kiedyś mi się uda, to oczywiście Wam ją pokażę. Natomiast była to bitwa, z której ja osobiście byłem zadowolony. Bitwa, która odbyła się na mapie niezbyt dobrej dla TD-ków. I dlatego stwierdziłem, że wykorzystam ją akurat. Pokażę Wam ją, a przy okazji pogadam i nagram materiał o tym TD-ku. Tu miałem dużo szczęścia, bo przeciwnicy przyjechali tą linią 7, postanowili tak pojechać, dlaczego nie wiem, ale mnie ignorowali. Nie było artylerii, więc arta we mnie nie biła, bo gdyby arta była, zapewne bym dostawał buły z nieba. A ja sobie, korzystając z tej miejscówki, bezkarnie właśnie wyjeżdżające te czołgi obijałem i zobaczcie, już 2200 uszkodzeń zrobiłem. No to jest coś rewelacyjnego, jeżeli przeciwnicy tak współpracują, że wyjeżdżają Wam pod celownik, a jednocześnie też was ignorują, no bo co innego by było, gdybym był niewyspotowany, ale ja, ponieważ jest to tundra, no to spota dostałem. Nie oszukujmy się, na tej mapie zbyt wielu miejscówek dla niszczycieli czołgów nie ma, bo z tej strony na ogół te deki stoją właśnie mniej więcej w okolicy tej, którą ja Wam tutaj pokazuję. Z drugiej strony stoją tam, gdzie wrogie te deki, czyli widzimy STRV wjeżdża, często STRV-y wjeżdżają na tego boosta na A8, często też stoją przy tym krzaku w B9. To jest, ta mapa niestety jest też, jak wiele obecnych map produkowanych przez Wargaming, ułomna, jeśli chodzi o miejsca do spotowania, czy o miejsca do kampy. To samo jest na Paryżu, gdzie tak naprawdę miejscówek dla lightów czy dla TD-ków jest jak na lekarstwo i to są z jednej strony i z drugiej strony jeden krzak. Mówię o Paryżu, tym razem gdzieś tam na rogu, ewentualnie krzaki na górce, ot i taki jest wybór, czyli niewielki, grając artylerią często można przewidzieć, gdzie przeciwne TD-ki będą stały i puszczać tam blindy. Mamy 7 do 6 po takim dość nonszalanckim wyjeździe przeciwnej drużyny. Gdzieś tam też trochę naszego teamu się poskładało. Ja mam te 2400 uszkodzeń, nie decyduję się jeszcze na podjazd, liczyłem na jakieś złe wyjazdy wykonane przez przeciwników. Niestety, albo istety, to zależy kto lubi jaki styl gry, grając tym TD-kiem trzeba nauczyć się kampić i to trzeba nauczyć się kampić na potęgę. To, że ja ostatnio TD-kami gram, dość często robiłem różne TD-ki i przyznam, czy robiłem kredyty grając z TRV-em S1,
no, spowodowało, że można powiedzieć w jakiś sposób wyspecjalizowałem się w kampie, ale też wiem od graczy, którzy grają tym pojazdem, że jeszcze do takiej perfekcji w kampie, jeśli chodzi o ten pojazd, troszkę mi daleko, bo jednak przychodzi taki moment, kiedy już nie mogę utrzymać tutaj nerwów na wodzy, kiedy nie mogę wytrzymać i ruszam tym pojazdem do przodu, a jednak z tego, co słyszałem, no tutaj maksymalna kampa jest wskazana, dopiero właśnie wtedy ten TEDek pokazuje pazury. No ale już tu trzeba było się ruszyć, była taka sytuacja, że wszystkie te czołgi zostały w moim promieniu tutaj powybijane, nie było w co strzelać, mamy 3,5 tysiąca uszkodzeń, jest szansa przejąć, znaczy ja mam 3,5 tysiąca uszkodzeń, jest szansa przejąć górkę, dlatego decyduję się na tę górkę przyjechać. Powinienem tutaj mieć jakieś bicie, tak, i zobaczcie, jest przeciwny STRV, też 103B. I zobaczcie, mam mały kaliber działa, więc szukam boków, jeżeli tylko ten STRV pokazał mi bok, to wtedy wiedziałem, że już zostanie przebity. Błyskawiczny czas przeładowania powoduje, że zdecydowałem się jeszcze na strzał na blindzie. I znowu STRV widoczny, oddaję strzał, tutaj mogłem trochę poczekać, żeby właśnie najpierw zaczęła działać siatka, ale i tak nie zostałem wyspotowany. Zobaczcie, lekki boczek, cyk, proszę bardzo, wchodzi. No i STRV, ten 103B ma problem, znowu mam idealnie pokazany bok. Wykorzystuję to cały czas bez spota. 4809 uszkodzeń, jest wrogi grill. Teraz rozstawiam się. Znowu nie czekałem na siatkę, bo bałem się, że grill zaraz zacznie obrywać, a tych hapeków już za wiele nie zostało. Grill po otrzymaniu strzału zjechał w dół, no zaczął uciekać, bo wiedział, że mam na niego bicie, a też za chwilę spodziewał się, że będę miał pocisk gotowy, więc no dobrze zrobił. 5200 uszkodzeń widocznych, 4 fragi i z 7 walczy z grillem, jeszcze tam gdzieś w pogotowiu jest leopard. No i mamy WZ-a 11-5A, ja tutaj próbowałem szukać przestrzału. W trybie oblężniczym mamy bardzo dobrą depresję, można to wykorzystywać, to jest też duży atut tego pojazdu. To co mówiłem, zobaczcie, WZ-a na hitach strzelił mi w przód, oczywiście pancerz warstwowy robi swoje, nie przebił mnie i jadę w jego stronę, dlatego że no po pierwsze jest to już ostatni przeciwnik, a warto by postrzelać, po drugie ma on jeszcze trochę hapeków, więc no chętnych na wykorzystanie jego puli hapsów, żeby podnieść sobie uszkodzenia, jest 3, a ja jestem najmobilniejszy z tych pojazdów, podjeżdżam, jest WZ, rozstawiam się, już na tym tierze to rozstawianie trwa nawet krótko, strzał bardzo szczęśliwy ze zgęszeniem, kolejny strzał, już teraz staram się go trzymać na gąsienicy, on hitami mnie przebija, po prostu strzela w inne miejsce, po raz kolejny oberwał, no i z 7 go dobija, wygrywamy bitwę, zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco, za tę bitewkę uzyskałem odznakę mistrzowską pierwszej klasy, do tego duży kaliber i czołgista snajper, 237 uszkodzeń po asyście, 6400 uszkodzeń własnych, dało 4 fragi i te 1059 punktów bazowego expa dało pierwszą klasę, co oznacza, że no teraz ten STRV jednak jest dużo mniej popularny i wydaje mi się, że łatwiej będzie zrobić na nim masterkę, no ale jednak to też trzeba będzie trochę tych uszkodzeń narobić, ponieważ tym TEDekiem na ogół gra się na kampie, więc tym expem się dzielimy. 20 strzałów oddanych, 19 trafionych, 19 z penetracją, czyli każdy trafiony przebił. Pokonany dystans 1,26 km. To, co jest dość częste na tym TEDeku, czyli uszkodzenia na dystansie powyżej 300 metrów stanowią zazwyczaj większość naszych uszkodzeń. Tutaj zrobiłem troszkę ponad połowę uszkodzeń na tym dystansie, co i tak jest nieźle jak na tego TEDeka. Uzyskałem aż 17 obligacji, fajna sprawa. Expa wpadło z kątem premium 1589. I tak oto, moi drodzy, wygląda STRV 103B. Ja go polecam, bardzo fajna maszyna, tylko musimy nauczyć się jej charakterystyki grania. Musimy nauczyć się właśnie, jak tym TEDekiem grać, poznać dokładnie jak miejscówki, w których możemy to wykorzystywać, ale linia od 8 tieru już do tego nas szykuje. O ile UDES jeszcze jest TEDekiem mega papierowym, no to później już mamy pojazdy, które czasami coś odbiją. No to też powoduje, że jest to zawsze jakiś plus, no bo zwiększa to naszą przeżywalność. Ciekawy jestem waszej opinii na temat tego TEDeka, czy go macie w garażu, jak wam się gra, co w nim lubicie, czego w nim nie lubicie. Proszę, napiszcie to w komentarzach. Tak samo ciekawy jestem, czy wielu z was zmierza do tego TEDeka. Chętnie poczytam wasze komentarze, podyskutuję z wami w tych komentarzach.
No i oczywiście też pamiętaj, nie bądź klocem i film oceń, zostaw łapkę w górę lub łapkę w dół. No i nie zapominaj, koniecznie nie zapominajcie o komentarzach, bo to dzięki waszym komentarzom mamy szansę zwiększać zasięgi tego filmu, a co za tym idzie też zwiększać mój kanał, więc wasza pomoc ma znaczenie. Pamiętajcie o tym. To tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!